Dzień dobry, kochani. Miło Was widzieć po tak długiej przerwie. Czy Zbigniew Ziobro jest chory? Dla tych, którzy chcą szybkich odpowiedzi, a potem się przełączają na coś ciekawszego, odpowiadam: nie wiem. Nie wiem, czy jest chory, bo nikt tego nie wie, oprócz Zbigniewa Ziobry, ale mam na ten temat swoje przemyślenia i przeprowadziłam, jak sądzę, dość wnikliwy proces dedukcji w tej sprawie, którym chcę się z Wami podzielić. I tu już się zaczyna ta część dla tych, którzy chcą pomyśleć i chcą się pozastanawiać. W ogóle jest tak, że w sumie nie ma znaczenia, mówię teraz oczywiście o aspekcie politycznym, czy Zbigniew Ziobro jest chory, czy nie, i nie ma znaczenia, czy mu wierzymy, czy nie. Ważne w tej sprawie jest zupełnie coś innego, o czym powiem przy końcu. No dobra, ale od początku zróbmy najpierw małe wprowadzenie. Były wiceminister sprawiedliwości i jeden z najbliższych współpracowników Zbigniewa Ziobry, którego, delikatnie rzecz ujmując, nie uważam za najbardziej prawdomównego człowieka na świecie, może inaczej, za najbardziej wiarygodnego człowieka na świecie, Marcin Warchoł, powiedział po bardzo długim okresie zastanawiania się i milczenia w sprawie dziwnego zniknięcia z przestrzeni publicznej Zbigniewa Ziobry, że Ziobro ma zaawansowanego raka przełyku. Nie, nie ucieka, nic się nie dzieje, powiedział Warchoł. To jest po prostu zaawansowany rak przełyku. Żeby zacząć tak zupełnie od podstaw, to rak przełyku jest niezwykle źle rokującą, ale też niezwykle rzadką chorobą, na którą rzeczywiście najczęściej zapadają mężczyźni. Nie, nie jestem lekarką ani ekspertką od zdrowia, po prostu przygotowałam się do tego vloga i przeczytałam bardzo dużo na ten temat. Są portale medyczne, wiarygodne, broń Boże, żadne fora, w których można to zrobić. Więc rak przełyku jest bardzo rzadką chorobą i w zaawansowanym stadium, a jak twierdzi Warchoł, Ziobro jest w zaawansowanym, no niemal śmiertelnym stadium raka przełyku i walczy o życie, tak to ujął Warchoł. Objawy są już bardzo, bardzo trudne. Jeżeli Ziobro jest faktycznie w tak zaawansowanym stadium raka, no to w momencie, kiedy zniknął z przestrzeni publicznej, a przypominam Wam, że był to moment, w którym wygłosił jeszcze to słynne, nie wiem, trudno to nazwać przemówieniem, bo on strasznie krzyczał, nie wiem, czy pamiętacie, to krzyczał w stronę rządu Donalda Tuska. Nie ośmielicie się takim cieniutkim w ogóle głosikiem, który raczej nie był skutkiem raka przełyku, bo Ziobro ma zawsze taki cieniutki, podekscytowany głosik na wiedzach, taki piskliwy. I tym piskliwym głosikiem, cały czerwony na twarzy, bardzo głośno krzyczał, prowokował nową władzę, że nie ośmielą się go aresztować, jeśli udowodnią mu jakieś przestępstwa, nie ośmielą się go rozliczyć, nie ośmielą się mu niczego zrobić. No tak, tak sobie popiskiwał, jak to Ziobro. To jest jego znak firmowy, to popiskiwanie. Gdyby był faktycznie już wtedy w ostatnim stadium raka przełyku, no a musiał być, bo skoro miesiąc później był w zaawansowanym stadium raka przełyku, no to musiał być już wtedy przemawiając, bo zaawansowany rak przełyku nie robi się od stadium zerowego do ostatniego w miesiąc, czyli musiał już być wtedy prawie umierający. No to zgodnie ze współczesną medycyną miałby problemy z połykaniem pokarmów, pokarmów stałych, a nawet pokarmów płynnych. Miałby ogromne duszności uniemożliwiające mu mówienie, tak naprawdę, nie mówiąc o długim przemawianiu, takim jeszcze z krzykiem, gdzie właściwie jak się człowiek denerwuje, pracuje ta klatka piersiowa, zapiera dech w piersiach, miałby kaszel, miałby ból w klatce piersiowej za mostkiem, miałby taką bardzo charakterystyczną chrypę, taki głos, którego nie można pomylić z niczym innym. No, nie mówiąc o tym, że miałby już bardzo silne ogólne wyniszczenie organizmu, które z pewnością byłoby widoczne, odbijało się na jego wyglądzie. Nie widziałam niczego takiego, no ale oczywiście, jeżeli mam wśród widzów lekarzy, onkologów, to proszę o wypowiedzenie się. No dobrze. Ale załóżmy, bądźmy tutaj, miejmy dobrą wolę i załóżmy, że jeśli nie jest to cała prawda, no to załóżmy, że jest to może częściowa prawda. Na pewno Warchoł broni swojego byłego pryncypała i na pewno obaj panowie, o czym już wiemy po działalności ministra Bodnara, mają bardzo wiele bezprawnych rzeczy na sumieniu, z pewnością bardzo wiele rzeczy do ukrycia i mają bardzo wiele powodów, żeby się bać nie tyle nowej władzy, co działalności uczciwego, rzetelnego prokuratora.
Za poprzedniej prokuratury mogli się nie bać, ponieważ Ziobro był szefem prokuratury, którą zrobił skrajnie upolitycznioną, co oznacza, że nią po prostu rządził. I ręcznie sterował prokuraturą, wydawał polecenia prokuratorom, mówił wstrzymaj śledztwo, mówił zrób śledztwo, więc jest logiczne, że mógł się on i jego współpracownicy dopuścić każdego przekrętu, każdego przestępstwa, a prokuratura nic by z tym nie zrobiła, był bezpieczny. Jak tylko Ziobro przestał być bezpieczny, jak tylko koalicja 15 października wygrała wybory, pozostał na stanowisku tyle, żeby się upewnić, że na pewno Tusk stworzy rząd, czyli przez te 2 miesiące, które niestety nie najmądrzejszą decyzją Dudy i nie najuczciwszą wobec wyborców zabrano nowemu rządowi, a potem Ziobro natychmiast czmychnął. Przy czym czmychnął nie jest to w ogóle dobre określenie, on pod ziemię się zapadł. I dopiero po jakimś czasie, po tym zapadnięciu się pod ziemię, zaczęły wychodzić na jaw wieści o nim, najpierw puszczane z zaprzyjaźnionymi kanałami, że jest chory gdzieś tam do kolportowania w wzmiankach prasowych, które zamieniały się w wzmianki twitterowe, a te z kolei wzmianki social mediowe i tak dalej. Czyli taka dość profesjonalnie przygotowana akcja PR-owa, co nie dziwi, zważywszy, że właśnie PR-em zajmuje się żona Zbigniewa Ziobry. A potem dopiero wjeżdża na biały, cały na biało warchoł i mówi, że Ziobro walczy o życie, czyli właściwie bohater. Okej. Dlaczego nie wierzył Zbigniewowi Ziobrze? Nie wierzył Zbigniewowi Ziobrze, ponieważ po 20 kilku latach w dziennikarstwie nie wierzył w takie przypadki. Ziobro ogłasza chorobę zaraz po tym, jak stracił władzę i zaczął być rozliczany i jak zaczęły mu grozić bardzo poważne konsekwencje prawne. Kasa wyciągana przez jego stowarzyszenie, w której to sprawie toczy się postępowanie i to chyba nawet nie jedno, to jest wierzchołek góry lodowej bezprawnych przypadków ministra Ziobry, o których wiemy. Prawdopodobnie jest sporo o tych, które nie wiemy. Jeżeli jest tak, że przychodzą ludzie, którzy mogą go rozliczyć, on zapada się od ziemi i nagle ma śmiertelnego raka przełyku, którego objawów nie zdradzał jeszcze 2-3 tygodnie wcześniej, to musiałby być przypadek, jakich jest jeden na milion. Nie mówię, że takie przypadki się nie zdarzają, ale ja w nie nie wierzę. To jest taka koincydencja czasu i zdarzeń, że ja w to po prostu nie wierzę. Nie wierzę. Myślę, że to nieprawda. Mogę się mylić, ale no właśnie. Ale nawet jeśli się mylę, to i tak nie ma to znaczenia, dlaczego zdradzę przy końcu. Skoro nie wierzę, to jest logiczne, że musiałam się zastanowić, dlaczego w takim razie Zbigniew Ziobro, oprócz tych oczywistych przyczyn, które wymieniłam, miałby udawać chorobę. Cofnijmy się na chwilę do dzieciństwa i zastanówmy się, dlaczego dzieci udają chorobę. Co się dzieje, kiedy dziecko udaje chorobę? Dziecko udaje chorobę na przykład dlatego, żeby nie pójść do szkoły, żeby nie pisać sprawdzianu, żeby nie być odpytywanym, kiedy się nie nauczyło, żeby jednym słowem uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji własnych zachowań, uniknąć odpowiedzialności. Więc jeśli mnie pytacie, dlaczego Ziobro miałby to zrobić i udawać coś tak strasznego jak chorobę, w dodatku zaawansowanego raka przełyku, no to odpowiadam, żeby uniknąć odpowiedzialności. Zauważcie zresztą, i to jest taki niuans, że ta diagnoza rak przełyku nie pojawiła się od razu. Najpierw było, że choruje, potem było, że choruje na raka, a potem, że zaawansowany rak przełyku, że walka o życie, czyli stopniowanie. Profesjonalna akcja PR-owa zawsze tak wygląda. W przypadku polityka, który się chce wycofać, wycofanie się za chorobę jest standardem. Dlaczego mówię, że profesjonalna akcja PR-owa? Bo takie stopniowanie, tak się to robi w agencjach PR-owych. Od razu zrzucenie bomby, że to zaawansowany rak przełyku, gdy widzieliśmy faceta, kiedy 2 dni temu krzyczał z trybuny sejmowej i łatwo sobie wygooglać objawy zaawansowanego raka przełyku, to nie byłoby wiarygodne. Więc najpierw mówimy, że choroba. Poza tym nie pozwoliłoby sprawdzić zrzucenie takiej bomby od razu reakcji publiczności. Jak mówimy, że jakaś choroba, no to zostawiamy ludzi tydzień, dwa z tą informacją i monitorujemy media. Patrzymy, kto podchwycił, kto nie podchwycił. Tutaj nasze pasy transmisyjne, czyli nasi kupieni dziennikarze w tym czasie, czy zaprzyjaźnieni, wałkują to, mówią, robią wzmianki, a my patrzymy. Patrzymy, jak reaguje opinia publiczna.
Jeśli opinia publiczna reaguje dobrze, a w tym pierwszym okresie na ogół reaguje, no takim, być może to prawda, więc nikt się nie chce wychylać z jakąś wielką krytyką i podważaniem tego, żeby nie wyjść na nieczułego, to puszczamy rak, coś ciężkiego i patrzymy, jak jest dalej. No wszyscy rak, no i zaczynają dyskutować, rak czy nie rak, zdrowy czy chory, oszukuje czy nie, no ale jednak może, no rak. Rak w ogóle jest owiany złą sławą i kojarzy się niesłusznie zresztą, ale to temat na inną dyskusję, z wrokiem śmierci. Po prostu masz raka, umierasz, koniec. Więc to jest świetne PR-owo, żeby to wrzucić i zobaczyć, jak zareaguje opinia publiczna. No okej, okay. Opinia publiczna reaguje umiarkowanym przerażeniem, takim sceptycyzmem. No ale powiedzmy, ucisza się trochę o Ziobrze. No i wtedy puszczamy bombę, rak przełyku, walka o życie. I robimy z tego naszego gościa, który powinien być rozliczany i narobił dużo złych rzeczy, przestępstw, na pewno dopuścił się przekroczenia uprawnień, no bo to widać po prostu gołym okiem. Na pewno to też widać gołym okiem w wielu przypadkach niedopełnienia obowiązków. Po prostu umierającego bohatera. I zobaczcie, zajmuje to wszystko ileś tam tygodni, 6, 7, 8 tygodni, jest perfekcyjnie rozegrane, podtrzymujemy dzięki temu, czego nie moglibyśmy zrobić, gdybyśmy od razu rzucili dużą informację, tę narrację w przestrzeni publicznej, że to chory, biedny człowiek i przyzwyczajamy powoli ludzi do myśli, że on jest chory. To jest taka koronkowa robota PR-owa. No i szczerze mówiąc dość banalna w tym sensie, że tak to zawsze się robi, kiedy się doradza klientowi w PR-ze, jak uciec od odpowiedzialności. Jesteś chory, a zatem jesteś biedny. Potrzebujesz pomocy, potrzebujesz opieki, potrzebujesz wsparcia. Krytykowanie kogoś takiego, krytykowanie chorego, ba, chorego na raka, ba, chorego na śmiertelnego raka przełyku w ostatnim stadium, jest w Polsce, w naszej kulturze, niesłusznie zresztą, ale jest tematem tabu. Uchodzi za nieczułość, uchodzi za bezduszność, a to nie są cechy w Polsce premiowane. W ogóle w Polsce jest tak, że bycie uznanym za osobę chorą, zwłaszcza śmiertelnie chorą, to już w ogóle, kiedy jesteś osobą publiczną, przynosi naprawdę bardzo wiele, a w przypadku Ziobry mega konkretnych, jeśli mogę tak młodzieżowo powiedzieć, benefitów. Po pierwsze, Ziobro zapewnia sobie w ten sposób specjalne traktowanie. Trudno sobie wyobrazić, że jakikolwiek dziennikarz, nawet bardzo dociekliwy, wnikliwy i nie najprzyjaźniej nastawiony do działalności Ziobry jako ministra, przeprowadzając z nim wywiad, będzie go tak bezpardonowo atakował, przepytywał, dopytywał, traktował bez w ogóle żadnej ulgi, jak w przypadku, gdyby Ziobro był zdrowy. No chory na raka, umierający. Każdy, kto ma odrobinę współczucia i duszy, troszeczkę się gdzieś tam wyłagodzi, choćby na poziomie rozumu tego nie chciał, na poziomie emocji ten hak zadziała. Po drugie, korzyść jest taka, że można zrzucić odpowiedzialność na kogoś innego. Taki Ziobro, jak zacznie rozkładać odpowiedzialność, mówić, że może o czymś nie wiedział, że przecież on nie każdą decyzję podejmował sam. Zresztą Ziobro parę razy w ciągu swojej kariery miał taką narrację, to jesteśmy bardziej skłonni wierzyć w takie wytłumaczenia osobie, która jest chora. W ogóle nie wiem, czy wiedzieliście, bo to jest też taka ciekawostka. Zbadali amerykańscy naukowcy, jak zwykle oni wszystko badają, że osoba chora, zwłaszcza na ostatnie stadium raka, jest uważana, uwaga, za mądrzejszą niż osoba zdrowa. Jeżeli ktoś choruje na ostatnie stadium jakiejś ciężkiej choroby, powiedzmy, że raka, to mamy skłonność, ja wiem, w ogóle nie szukajcie w tym logiki, mamy skłonność do uważania, że ta osoba poprzez swoje cierpienia i przeżycia jakoś się zmieniła, przeszła przemianę, nabyła jakiejś mądrości o życiu i o sobie, co jest nieprawdą, bo w większości wypadków tak się nie dzieje, ale mamy kulturowo wpojone takie przekonanie, wzmacniane przez filmy, jakieś hollywoodzkie gniotki, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, romantyzujące choroby i cierpienie, no ale niemniej tak jest. Zaczęliśmy w kulturze masowej uważać to za prawdę. No i zobaczcie, jakie w ogóle to daje piękne wejście do
stworzenia sobie nowego politycznego życia od nowa. Jak miałem raka przełyku, którego nadludzkim, bohaterskim wysiłkiem zwalczyłem, to po pewnym okresie, w którym się wycofałem z życia publicznego, wracam jako ten ozdrowieniec. Udzielam paru wywiadów, w którym mówię, jaką przeszedłem wewnętrzną wielką przemianę. Nawet mogę powiedzieć, jak to umiarkowanie, co prawda, ale jednak żałuję paru rzeczy, które zrobiłem. Popełniłem kilka błędów, no ale nauczyłem się na nich. Potem opowiadam o tej swojej nowo nabytej wrażliwości, mądrości, inteligencji, praworządności i tak dalej. No i proszę, stary Ziobro w nowym opakowaniu, gotów do wpuszczenia na taśmę i puszczenia w obieg ponownie. Ja się na to nie nabieram, nie wiem jak wy. Jeżeli jesteśmy chorzy, to niektórzy nawet próbują naprawiać za nas błędy. Kolejny bonus bycia chorym. No, w ogóle bycie chorym to jest bycie ofiarą. Robert Cialdini, znakomity amerykański psycholog, w swojej książce Wywieranie wpływu na ludzi poświęcił cały wielki rozdział o korzyściach płynących bycia z ofiarą i napisał też między innymi o tym, dlaczego politycy i partie polityczne zawsze przedstawiają się jako bici, jako napadani, jako ofiary. Jakie konkretnie korzyści w życiu politycznym i społecznym to przynosi. Ziobro jest tchórzem, tak uważam. On nie chce odpowiedzieć za to, co zrobił. On nie chce ponieść odpowiedzialności za to, co zrobił i zrobi wszystko, żeby tego uniknąć. I właśnie to robi. Tym jest moim zdaniem ta zupełnie strategiczna choroba. Jeśli się mylę i Ziobro umrze, bardzo naprawdę przeproszę i nie będą to przeprosiny vlogowe, ale nawet wtedy powiedziałabym, że jego wcześniejsza działalność dawała asumpt i podstawę do takich opinii, jakie wygłaszam dziś. No sorry. Ja zresztą w ogóle nie lubię tego polskiego powiedzenia, teraz czynię dygresję oczywiście, że o zmarłych mówimy dobrze albo wcale. Nigdy tego zresztą nie przestrzegam, bo uważam, że jeżeli ktoś za życia w ciągu bardzo wielu, na przykład kilkudziesięciu lat swojego życia, był podłą osobą i wyrządził wiele złego, to dlaczego ja mam o tym nie mówić? To dlaczego ja mam nie nazywać rzeczy po imieniu? Sam fakt śmierci nikogo nie uszlachetnia, nikogo nie wynosi na piedestał, nikogo nie uświęca. Taka jest moja opinia. Zawsze mówimy prawdę i o żywych, i o martwych, i o chorych także. To jest moje stanowisko. Zauważcie zresztą, że niezależnie od tego, co się okaże na końcu, cel takiej choroby Ziobry, udawania choroby, gdyby była to akcja PR-owa, już został osiągnięty, bo zwróćcie uwagę na to, jak mało się mówi o Ziobrze. Zwróćcie uwagę na to, że nowy rząd, nowi ministrowie, zwłaszcza minister Bodnar, ale też inni, bardzo mocno wgryzają się w przestępstwa i nadużycia PiS-u, rządów PiS-u, rozliczają, na pewno Ziobrę też rozliczą, tutaj z pewnością nie ma taryfy ulgowej, ale jednak, jak zrobicie monitoring mediów, to o Ziobrze i o jego przewinach mówi się relatywnie najmniej. Nazwisko Ziobry pada bardzo często, najczęściej teraz w kontekście jego choroby. Oczywiście po wzmiance o jego chorobie dodaje się, że zrobił to, to i tamto, ale jednak już jest dołączona ta zmiękczająca wzmianka o jego chorobie, czyli w zasadzie cel został osiągnięty. No ale nie byłabym sobą, gdybym też nie przypomniała, jakie cechy ma osoba celowo wchodząca w mentalność ofiary i celowo udająca chorobę po tym, jak nabroiła coś delikatnie mówiąc w życiu publicznym. I warto o tym przypomnieć, bo jeśli stawiam tezę, że właśnie Ziobro jest taką osobą, to warto wiedzieć, jaką mentalność, jaką osobowość mają ludzie, którzy stosują takie wymówki. No bardzo nieciekawe oczywiście. W chorobę uciekają osoby publiczne, które nie przyjmują odpowiedzialności za swoje działania, nie chcą ponosić odpowiedzialności, których nie obchodzą ludzie skrzywdzeni przez nich. To są ludzie, którzy potrafią przekroczyć granice, przekroczyć prawo, spowodować realną krzywdę ludzką, taką życiową, łącznie z utratą zdrowia i życia. Nie mówię, że Ziobro to zrobił, ale po prostu taki jest mechanizm i w ogóle się tym nie przejmują. Dla nich najważniejsi są oni sami, ich wizerunek, ich ego, ich pozycja, to jest wszystko, co ich obchodzi. Żywi inni ludzie, którzy są przedmiotami ich działań, nie podmiotami, przedmiotami, i którzy ponoszą konsekwencje
ich nadużyć, kompletnie ich nie interesują i nie miejcie złudzeń, że to się kiedykolwiek zmieni. To jest bardzo narcystyczne, nawet jeśli Ziobro kiedykolwiek wyjdzie i przeprosi swoje ofiary, co najprawdopodobniej się nie stanie, to nie łudźcie się, że naprawdę żałuje. Zrobi tak tylko wtedy, jak uzna, że jemu się opłaca, bo Ziobro to jest facet, który, i mogę to chyba stwierdzić z miarę dużą dozą pewności po obserwowaniu wiele, wiele lat jego aktywności publicznej, Ziobro to jest taki właśnie facet, zainteresowany głównie sobą. Ziobro obchodzi tylko Ziobro, tak sądzę. Ziobro skupia się tylko na sobie, rozdmuchuje swoje rzekome krzywdy, przecenia swoje moce. To widzieliśmy, jak kiedyś odszedł od Jarosława Kaczyńskiego, przekonany, że zostanie wielkim liderem prawicy. Oczywiście szybko wyszło na jaw, że nie ma zdolności, charyzmy, osobowości, ani też umiejętności przemawiania. Widzę słynne piski na wiecach zamiast liderskiego, mocnego przemawiania, no i z podkulonym ogonem wrócił wtedy do Jarosława Kaczyńskiego. Taka osoba, która wchodzi w rolę ofiary, wymaga wiele od innych, ale sama nie spełnia standardów, do których próbuje przymusić wszystkich innych. To jest zresztą charakterystyczne dla PiS, że wprowadzają jakieś dziwne prawa, których wszyscy mają przestrzegać, a sami oczywiście tego nie przestrzegają. No taka osoba też wykorzystuje ludzi, no bo choremu każdy chce pomóc. Choremu się współczuje, prawda? Najlepsze jest to, i od tego zaczęłam, obiecałam, że powiem na końcu, dlaczego, mimo mojego wywodu, to w sumie nie ma znaczenia, czy Ziobrze wierzymy, czy nie. Nie ma to znaczenia, bo najlepsze jest to, że chore osoby mogą mieć postępowania prokuratorskie, chore osoby mogą być skazane przez sąd i chore osoby mogą iść do więzienia i w więzieniu prowadzić leczenie, także onkologiczne. Chore osoby, patrząc na fakty, mogą ponieść stuprocentowe i pełne konsekwencje tego, co zrobiły jako osoby publiczne. Chore osoby mogą być skazane za nadużycie prawa, niedopełnienie czy nadużycie uprawnień, i mogą odbyć karę więzienia bezwzględnego. Istnieją ośrodki i sposoby umożliwiające leczenie się jako więzień i tego Ziobrze życzę. Jeśli rzeczywiście jest chory, to niech nikt sobie nie myśli, że ta choroba może powstrzymać postępowania wobec niego, wyjaśnianie jego sprawek i karanie go za nie. Więc panie Ziobro, przed niczym pan nie ucieknie, o ile ci, którzy decydują, nie dadzą się temu zwieść, a mam nadzieję, że tak nie będzie, o ile opinia publiczna nie da się zwieść, tutaj robota dla dziennikarzy, którzy powinni wyraźnie mówić, jak źle to wygląda, bo to źle wygląda dla Ziobry. Ta koincydencja zdarzeń jest kompletnie niewiarygodna, kompletnie. Gdyby chociaż miesiąc, dwa miesiące przed przegraną PiS-u coś wychodziło na jaw. W tej chwili to jest, no, spece matematyce od rachunku prawdopodobieństwa mogą się wypowiedzieć, ale moim zdaniem to prawie jak wygrana w lotto. Panie Ziobro, jeśli jest pan umierający, może pan nagrać wideo, w którym się pan żegna. Jeśli ma pan siłę rozmawiać z panem Warchołem i przekazywać mu wieści, to pewnie może pan porozmawiać też za pomocą nowoczesnych środków przekazu i przeprosić swoje ofiary, to byłoby najlepsze, za nadużycia wobec nich. Jeśli jest pan zdrowy i pan udaje, to jest sposób ucieczki, który mam nadzieję okaże się nieskuteczny, bo gdyby okazał się, słuchajcie, skuteczny, to by bardzo złe świadectwo wystawiło wszystkim. I politykom, którzy teraz rozliczają nadużycia autorytarnej władzy, i polskim mediom, i wszystkim, którzy w to uwierzyli. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Bardzo dziękuję moim patronom i patronkom. Przypominam, że w tę niedzielę, 18 lutego o 18, spotykamy się online na pogadance o roli Kościoła katolickiego w Polsce. Będzie też vlog na ten temat obiecywany już od jakiegoś czasu, ale będzie. Co zrobić, żeby wziąć udział w spotkaniu? Być moim patronem na patronite.pl/Eliza Michalik, a potem poprosić o przyjęcie do grupy na Facebooku zamkniętej Eliza Michalik Patroni. I tam jest wydarzenie, do którego trzeba się zalogować i wziąć w niedzielę w nim udział. Do zobaczenia. Dzięki.